Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Tutaj na razie jeszcze na placu, bo czekamy na sieczkarnię. Gdzieś tam zaraz ma być. Pospinani. Pryzma też, pod miejsce pod pryzmę też już gotowe. 9 jakoś 40 mamy, miało być o 9, ale jak tak zwykle bywa. Także pewnie koło 10. Zaczynam nagrywać z placu, zaraz zobaczycie całą akcję. Ale żebyście mniej więcej widzieli, jakie zestawy jeżdżą. 82-20 z Bergmanem, 62-40S. Bergman 5210S jeździ z 83-20. Kat będzie z Łychą jeździł na pryzmie. To jest bodajże 78-30 ugniata. Nie, to jest 79-30 ugniata. 78-30 skop za rękiem. I tam jeszcze dziewiątka do ugniatania. Także tutaj czekamy. Chłopaki, operatorzy jeszcze kawkę piją. Także zaraz będzie oporowe cięcie kukurydzy. Przyjechała sieczkarnia. Mamy lekko po 10. Woda idzie tutaj z beczki. Poszedł zakiszacz. Co do zakiszacza, nie skupiałem się jakoś, powiedzmy, na specjalnie na jaki będzie to środek. Po prostu to, co było na Ukrainie, to wzięliśmy. To akurat jakaś Osera. New Holland. I to chyba ta jedna z mniejszych sieczkarni samojezdnych. Także zaraz zobaczymy, jak to będzie szło. Zakisza dodany, wodę dolewamy i ruszamy w pole. No i poszły konie po betonie. Także ruszyliśmy w kukurydzę. Tak jak widzicie, zaraz będzie pisane, co to taka za lipa i tak dalej. Specjalnie na kiszonkę jest koszona jak najsłabsza kukurydza. Z tego względu, że po prostu mi nie zależy tak mocno na skrobi, jakby to było dla krów mlecznych, nawet dla mamek może lepiej, że nie będzie tak wysokiej skrobi, tylko zależy mi na masie. Tak jak mówiłem, kukurydzę kosimy tylko i wyłącznie ze względu, że potrzebujemy masy. W przyszłych latach, gdzie tam nie braknie, to nie będzie koszona, tylko będzie sama siano kiszonka. W tym roku tak po prostu wyszło, tak jak wspominałem, susza po zasianej łące i są obniżone plony, także kilka hektarów. Zobaczymy dzisiaj, jak to wyjdzie, ale tak jak mówię, wybraliśmy taką kukurydzę, żeby była jak najsłabsza, lepiej później skosić na ziarno, żeby były z tego pieniążki, a tutaj po prostu będzie i tak to wystarczająca pasza dla bydła. Tak New Hollandzik leci, obkaszamy tu pierwszy rząd. Ruski tam jedzie z tyłu Bergmanem. Ruski, tak ktoś ksywa. Tutaj także sypiemy. Pierwszy to wiadomo najgorzej obkosić. I tak to się prezentuje. Zaraz pojedziemy też na pryzmę. To wam postaram się pokazać cały cykl. Można by rzec, że te 7-8 hektarów myślę wyjdzie. A akcja i maszyn grubo jak na kilkadziesiąt. Ale jak się bawić, to się bawić. Także tak to wygląda. Tak jak mówiłem, New Holland tutaj na usłudze wynajmu przyjechał. Kosimy dzisiaj, troszeczkę pogoda nie dopisuje, ale później on jedzie gdzieś tam dalej na jakąś dużą fuchę, a kukurydza jest właśnie w takiej fajnej fazie. Nie chcę tak określać na strzała suchej masy, bo tutaj ona troszeczkę inaczej wygląda jak w środku. Ja później wezmę nawet próbkę do analizy, może z ciekawości, i zobaczymy, jak to wypadło. Ale mówię, tutaj się tak bardzo mocno nie spinam, jaki procent suchej masy będzie, jaka skrobia, bo mówię, to raczej jest zapchaj kichę dla mamek. I po prostu tyle. One i tak mają siedno kiszonkę naprawdę z sianych łąk. Słoma, trochę pójdzie kukurydzy, to aż będzie po prostu dla nich nadto, nie? A tak wyglądają połacie tutaj, dobrze widać po prostu z sieczkarni, nie? Także działamy. Jajku tu leci z boku, siódemą. Skop za rękiem objętościowym, czeka. My jeszcze trochę doładowujemy. Dobra, ja tu już u Ryskiego w traktorze. Teraz już tam nie ma krzaków, także walimy na drogę, to już się nie będzie obsypywało, ale ma przyozdobiony ciągnik. Bardzo zadowolony jest z tego powodu. Ale przynajmniej masz elegancką czapkę, o, Fenta. Także dzisiaj zielono-żółto, tak jak kolor kukurydzy, takie i sprzęty. Trochę nam ten New Holland nie pasuje, nie? Jesteśmy na kurwa slipena, bo to mnie chodzą. Słuchaj, cały traktor zachujarł, jak blять? Kabino zachujarł, traktor zachujarł, wszystko
wyłączę. Jak skończymy robotę, to mu powiesz, żeby ci kurwa umył, nie? Tak. Także my tam jedziemy za nim, zaraz wyjedziemy, bo po prostu tutaj jest rów, a tam będzie gitara, nie? Także lecimy, lecimy. Wyjeżdżamy z pierwszym Bergmanem. Kolejny jest od razu za nami. To są wszystkie traktory od nas. Jajko doładować się. A my lecimy. Ognia mu. Tu nie słychać, ale dźwięk jest przepiękny tego John Deere'a. Chyba taki legendarny bym powiedział, bo często właśnie jak widzę u innych użytkowników, którzy gdzieś tam na Instagramie, na TikToku nagrywają sporo maszyn i się pytają ludzie, jaki jest według ciebie tam kogoś na najładniejszy dźwięk, to każdy mówi, że taka stara ósemka. Sama tak. Najlepszy dźwięk, nie? Także zaraz będzie usypana już większa pryzma, to jak Ruski będzie wjeżdżał później na tą większą pryzmę, to wtedy jak do ognia, to będzie dobrze słychać. Także lecimy. Pryzmę mamy bliziutko, myślę jakieś 2 km jest do pryzmy. Zobaczcie, go prosiliśmy. Tyle, to teraz będzie nawracał, to wam nagram, jak mu do ognia. No i ugniatamy. Dziewiątka ruszyła. Siódemka przyjechała z podzarenkiem. Tu troszeczkę na początku, widzicie, są nabite paliki. Jak ma iść pryzma, troszeczkę za szeroko, ale tu zaraz z łyżką podgarnie i będzie gitara. No i leci kolejne. Jest Kobzarenko. I tu jeszcze przyjechał sąsiad, co nam owijał kiedyś bolotek, jak pamiętacie? Takim ruskim, także zestawów jest do wożenia. A zestawu, dosłownie akcja jak na kilkadziesiąt hektarów. Mamy kolejny zestaw. Tak jak mówiłem, sąsiada na pryzmie. A jeszcze pryzmy nie ma. No i ostatni zestawów, ale ten tylko raz przywiózł. Lepiej Bergmanami wozić, bo ładnie ścielą i nie ma rozgarniania. Chwilę na ładowarkę chłopakom podgarnąłem. Pokazać co i jak podgarniać najlepiej. A jest kolejka. Także działamy, działamy. Pryzma już powoli rośnie. Tak już będzie zaraz gdzieś do pasa mi. Zestawy, tak jak widzicie, czekają. Zobacz, najważniejsze dobrze ugnieść. Zaraz ktoś powie, że no niby dziewiątka waży tam, nie wiem, z 25 po 30 ton. No ale ma 8 kół, to inny rozkład. Owszem, ale to samo jakbyśmy ugniatali na przykład siódemkami czy ósemkami, także tutaj po prostu przejeździ dziewiątka i szybko to dosyć ugniata, elegancko. Zaraz będzie wyżej, to wjedzie ta siódema i będzie poprzek jeździła. Także teraz już powoli to rośnie, widać, że ta pryzma po prostu przybywa. Co do materiału, tak wygląda sieczka po tym New Hollandzie. Ziarno, większość myślę, że z 80% jest fajnie rozdrobnione. Mogłoby być ciut lepiej, ale nie źle. Też tutaj ma pas taką, może wpływ na to, że już takie ziarno było bardziej dojrzałe, nie? Dlatego może wszystkiego nie przełapał, ale jest ok, nie? Widziałem, co robili w tamtym roku tym New Hollandem, gdzie indziej, bo to było dużo gorzej, także jest to akceptowalne, tak mi mówią.
Teraz już sobie też zacikiem tyle nie ugniatamy, bo szybciej ładowarką pokazałem co jak. Tutaj Romko już elegancko teraz rozgarnia. No po Bergmanach to bajka, nie? Po Bergmanach to bajka, nic nie trzeba praktycznie. No nic nie trzeba rozgarniać, tylko ugniata. Po kop za rękach trzeba rozgarniać, no ale tutaj chłopaki wszyscy chcą wozić, także odwozimy na 5 zestawów, no to naprawdę to w mieniu oka ta pryzma idzie do góry. Jeszcze z tego miejsca też chciałbym pozdrowić Arka. Tutaj Arek, ja przyjechałem na gospodarstwo dzisiaj na Ukrainę o 4 w nocy, bo jeszcze się okazało, że nie przyszła folia na Ukrainę ta, co miała przyjść. Musiałem w Polsce załatwić na szybkości. Tutaj Arek mnie uratował, że tak powiem, w nocy otworzył magazyn i sprzedał mi folię. Także naprawdę jeszcze raz dzięki Ci, Arku, tutaj z tego miejsca za poratowanie mnie. No i co, dalej sobie jeszcze chwilkę pougniata i zaraz będą wyjeżdżały kolejne. Trochę z pola też nam trzeba nagrać. Zobaczcie, jak to idzie. Była większa pryzma, żeby sypać, to żeby się mieściły dwa czynniki pod do wniatania, to w mieniu oka by to było. I już jajko leci kolejne. Siódemka ruszyła, Oleg już zaczyna ugniatać boki, bo idziemy dość mocno do góry. Folię mam 14, tak jak mierzyłem teraz. No nie liczę dotąd, o tego nie liczę, nie? Bo tutaj co jest? Na łopatę liczę gdzieś dotąd, że tu się będzie kończyła folia, bo tu się łyżką te pół metra zgarnie, pół z tamtej, także mam około teraz 11 metrów, także jeszcze trochę pójdziemy do góry. Gdzieś tam będziemy robili na 12,5 metra, żeby 1,5 metra było na zakładki przysypane ziemią i powinno być luks. Podkładówka będzie szersza zresztą, także. Podkładówkę mam 8 szerokość włączoną w środku, także że jest na 16, także będzie gitarka. Mamy koło chyba 6 hektara, jakoś tak, także zaraz chłopaków też spowolnię, zobaczymy ile jeszcze przyczep tu wejdzie. No i mamy pierwszą wtopę, można powiedzieć już pod koniec, bo to tak, no film nie oddaje, ale pryzma jest gdzieś teraz na około 1,5 metra wysokości. Te 3 zestawy wywalimy plus ten, no i tyle, nie, bo no mi więcej nie trzeba materiału, około 300 ton liczę tutaj mam. I co? Wystarczy po prostu mi tyle, bo tak jak mówiłem, kukurydza jest jako podratowanie się w brakach. I będziemy co? Ugniatali intensywnie na samym końcu. Ale jak widzicie, jak z dziewiątka tak stoi. No nie wiem, ile dziewiątka ruski waży? 25 ton? 30? Ile ona waży? Z obciążnikami? No to dwie dychy. Może wcześniej trochę przesadziłem, nie? To dwie dychy waży, no to mamy powiedzmy tam po 2,5 tony na koło, jakoś tak. Także jak mamy po 2,5 tony na koło, to tak jakbyśmy ugniatali 10-tonowym traktorem normalnym, także ona naprawdę fajnie ugniata. No i mamy końcóweczkę, pryzma około 1,70 m, 12,5 metra szeroka. Prawie 13, folia 14, także elegancko. Długa na 45 metrów, bo folia jest na 50. Jajko wsypuje ostatnią przyczepę. No i co, jest godzinkę ugniatania, takiego naprawdę konkret. Przykrywamy wokół obsypanie ziemią, nawierz, opony. I to wszystko, także może nie było dzisiaj zbyt dużo konkretów, ale naprawdę byłem tak zabiegany, bo tutaj tak szybciutko te odwozy idą wszystko. Też robimy pierwszy raz, bo to też trzeba trochę to wszystkiego chłopaki nie wiedzą na pierwszy raz to jak sobie rozgarniać, ugniatać, ale teraz naprawdę już pod koniec super to szło, zresztą widać jak ładnie jest już formowana pryzma, także naprawdę myślę, że będzie piękna kiszonka, także w zimę najwyżej weźmiemy analizę. O, tu jeszcze Olek macha,
ubija w poprzek, dziewiąteczkę ubijamy tak, później dziewiątka też pojeździ w poprzek. No i co, ja się z wami żegnam jeszcze raz, jak się podobało, to proszę dać łapkę, jak macie jakieś pytania, to piszcie. Co, dzięki, cześć i do następnego.